Uczniowie szkół podstawowych powiatu mławskiego i działdowskiego wzięli udział w trzeciej edycji Święta Nauki imienia profesora Tadeusza Korzybskiego. Do wspólnej edukacyjnej zabawy zaprosiło wszystkich chętnych Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej. W projekcie wykorzystaliśmy grę Globotropiciele. Jest to gra, która powstała jako produkt polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2013 roku. Prawa autorskie do tej gry ma pani Halina Wojsław i Fundacja dla Somalii. Zajęcia warsztatowe razem dla środowiska odbywały się w formie gry. 5-6-osobowe zespoły śledziły codzienne życie Ani globalnej, typowej nastolatki, obserwując jej nawyki i codzienne wybory. Poznawaliśmy życie Ani globalnej, która była główną bohaterką tego projektu. I wykonywaliśmy różne zadania, które polegały na przykład na oszczędzaniu wody, różnych takich potrzebnych przedmiotów do codziennego życia. Nasza grupa musiała zrobić zadania na 6 różnych stanowiskach. Każde stanowisko miało swoją tematykę. No i były tam różne zadania i byliśmy punktowani przez naszych rówieśników, głównie z klas trzecich. Reszta klasy, podczas gdy my robiliśmy te zadania, musiała zrobić plakat o tematyce ochrony środowiska. Dowiedziałam się sporo o ekonomii różnych innych krajów, o tym, jak pracują ludzie w innych krajach, bo mają dużo cięższe warunki niż u nas w Polsce czy ogólnie w Europie. Dowiedziałam się wiele na temat oszczędzania i ogólnie takiej ekonomii. W sumie w grze Globotropiciele wzięło udział 274 uczniów. W projekt zaangażowało się także 51 nauczycieli, którzy śledzili zmagania uczniów i służyli im dobrą radą. Uczniowie musieli się wykazać znajomością nie tylko nauki, ale przede wszystkim pomysłowością, innowacyjnością i przede wszystkim dużym zaangażowaniem w czasie realizacji projektu. Podczas uroczystego podsumowania trzeciej edycji Święta Nauki wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Projekt był finansowany z funduszy, które zostały pozyskane w konkursie Wspieramy Rozwój 2018 organizowanym przez firmę Cedrop S.A.